Siema ludziska, z cyklu ENIAC, narzędzia do niczego mi niepotrzebne, a film obejrzę, bo jestem ciekawski. Co to jest? Takie coś. Po co mi to jest potrzebne? No tobie zapewne to nie jest potrzebne, ale mi to jest cholernie potrzebne. A po co? To jest przeze mnie zrobiona tak zwana, można powiedzieć, suwmiarka XXL. A do czego mi to jest potrzebne? Albo inaczej, pokażę ci, co by było, gdyby tego nie było. Powiedzmy, że tego nie mamy. Od razu powiem, to jest urządzenie głównie dla blacharzy samochodowych. Czy tam jakichś innych ludzi, co potrzebują dziwne wymiary pobrać. Wyobraźcie sobie, mamy tak, taśmę taką krawiecką. Mamy taką taśmę obudowlaną. Albo mamy taką metrówkę. I teraz wyobraźmy sobie, co akurat w tym przypadku nie jest trudne sobie wyobrazić, bo to jest samochód terenowy, że miał wypadek z przodu. Wjechał w drzewo podczas rajdu, no i trzeba go wyciągnąć. No i go sobie tam gdzieś wyciągnęliśmy. Pytanie, czy on jest prosty? No panie, na oko jest prosty. No ale ta klapa się nie domyka. To pewnie coś jest wina klapy, ale samochód jest prosty. Nie. Po to właśnie nam jest potrzebne tego typu urządzenie, jeżeli się zajmujemy blacharką. Bo aby zobaczyć, czy przód mamy prosty, poziomie nie ma problemu. Zmierzycie sobie laserem, postawicie sobie tam laser nawet budowlany, auto wypoziomujecie, można zmierzyć. Ale ukosy, przykładowo ramy tutaj głęboko, jak macie zmierzyć, no to już niestety, ale taką metrówką ani laserem tego nie jesteście zmierzyć. No bo jak? Wyobraźmy sobie, że tam mam punkt i muszę zmierzyć tu do ramy, no tam jakoś gdzieś tego, no a wykonalne, a to są milimetry, a wykonalne. Taką taśmą też nie, no bo gdzie tam, no to jest a wykonalne, a tym bardziej takim czymś. To można sobie cegły mierzyć, ale nie ten, nie samochód. I tu nam przychodzi z pomocą taka nasza miarka. To powinno się mierzyć, jeżeli nie ma jeszcze pokrywy silnika, wtedy można tam dalej dojść, teraz mi to przeszkadza, ale znajdujemy sobie tam punkt. Samochód jest budowany, każdy samochód jest budowany symetrycznie. Czyli że jeżeli mamy po lewej stronie punkt, to i mamy po prawej stronie punkt. Jeżeli nam się po lewej stronie tutaj kończy szyba, to tutaj też się powinna kończyć. Chyba że ktoś tam coś źle już pomieszał i tak dalej. I zobaczcie. I dzięki temu, że mam tutaj te ramiona wyciągane, chowane, mogę sobie to przesuwać prawo, lewo, to mogę sobie zmierzyć odległość stamtąd do początku mojej ramy, na przykład tutaj, i potem zmierzyć sobie na ukos z drugiej strony. No. Jeżeli te dwa wymiary mi się zgadzają, czyli że samochód jest prosty. To jest bardzo, bardzo proste, jeżeli masz coś takiego. Nie wiem, czy to kiedyś by ci się przydało w domu. Do odmierzenia na przykład, czy moja wersalka zmieści się gdzieś tam. No raczej nie, do tego używałem metrówki. Ale jeżeli mówię, robisz blacharkę albo tego typu rzeczy, to jest naprawdę super metrówka. Sam sobie ją skonstruowałem. Zobaczcie, jak to łatwo wygląda, łatwo jest zrobione. Jak zwykle pociąg jedzie na złość. To jest rura kwadratowa tak zwana. Tu jest troszeczkę większa o milimetr rura kwadratowa. Dwa motylki powkręcane. Tutaj mamy jakąś starą taśmę. I z drugiej strony jest identycznie. Przesuwa się to. Słuchajcie, kosztowało to parę groszy, a ułatwia naprawdę bardzo, bardzo życie.
Powiedz ty mi, gdybyś miał takie urządzenie, do czego byś go użył? Do odmierzenia czego? Nie wiem, czy by ci się takie przydało? Jesteś zainteresowany tego typu projektami? Pisz mi w komentarzach, to ci pokażę więcej moich głupich narzędzi, które ci się na pewno nie przydadzą. Ode mnie to wszystko. Dajcie suba, dajcie lajka. Standard. A nie, to nie. Wasz wybór. Idę pracować dalej, bo teraz miałem taką przerwę, a nie lubię pustych przelotów. Mówię, to wam coś nagram mądrego. Czym da się ciepło? Hej!